Cześć, z tej strony Dominik i witam Was w poradniku z Farming Simulator 2019. Dziś pokażę Wam, jak dodać napęd do naszej modyfikacji. W sumie już z miniaturki samej widzieliście, o co chodzi. Na miniaturce jest Ursus Karasia z 4x4. Ja go dostałem od widza i tylko mi posłużył jako miniaturka. Na nim nie gram, bo mi nawet nie idzie granie na takim dużym traktorze. Ale 16, 12, nowsze jeszcze te Ursusy. Gram sobie na Ursusach 4x2, czy tam 2x4, jak to mówi, bez napędu, więc ta modyfikacja tak już jest dawno w koszu, jest mi niepotrzebna i nie mam zamiaru jej rozdawać, a jak ktoś ma taką na dysku, niech sobie ją zachowa prywatnie, szanujemy autorów, nie wydajemy ich modyfikacji. Moje poradniki mają na celu nauczenia kogoś, kto nie zna się w ogóle na niczym, jakiś podstaw małych właśnie dla siebie edycji, a nie żeby zaraz wydawać publicznie, czy się tym chwalić i rozdawać, wysyłać komuś i ktoś to wyda w końcu. Edycje robimy dla siebie i zachowujemy prywatnie. Chyba że macie zgody od autorów, wtedy możecie je wydać. Zrozumiano? To jest jasne, jak słońce, jak łany zboża, jak nie wiem co jeszcze. Dobra, myślę o to. Przechodzimy do poradnika. Ja swoją modyfikację mam już wypakowaną w folderze dokumenty, My Games 2019 mods. Jest to 60, którą ostatnim razem wydałem. Tam kto wie, to wie, kto nie, to zapraszam na ostatni odcinek, gdzie wydałem 60. Taką fajną. Oczywiście przed robieniem czegoś w tej modyfikacji róbcie sobie zawsze jakoś kopie zapasowe, żeby później nie było, że coś tam popsuliście i wam nie działa. Oczywiście też na poprzednim poradniku tłumaczyłem co nieco błędy i tak dalej, jak to tam usuwać, więc jak ktoś ma problem z błędami, zapraszam tam do poradnika. Mało, bardzo niskie statystyki tam zostawiliście, więc może jak ktoś teraz to ogląda, to tam zostawi kciuka w górę, napisze hashtag, że hashtag 4x4, 4x4, coś takiego, że stąd jest. Super, ja bym się bardzo cieszył, jakby tam wpadło 2200 łapek w górę. Może cuda, może wymyślam, może tak będzie, zobaczymy. Myślę o to, przechodzimy. Odpalamy naszą modyfikację w Giantie. Oczywiście wersja Gianta pod 19, nie pod 15, 17. Jest nasza wspaniała 60. I w tym pliku mamy tylko ośki. Nie mamy żadnych kół, mamy samo ośkę. Ośka jest standardowo 2x4 od 55. Teraz jak dodać napęd? Na pulpicie mam sobie ściągawkę 4x4, czyli to jest moja 40 wspaniała z napędem. Czyli właśnie sobie ten napęd wrzucę tu, czyli open mod, czy tam dodaj plik, pulpit, czy pulpit tu, 4x4, 40 WPS ziaro, jest właśnie 40. Przez 40 sobie usunąłem, jest mi niepotrzebne, zostaje tylko sama ośka, to samo zawieszczka, zapachowa, drzwi, ruchome i chlapacze. Oczywiście te drzwi, ruchome, chlapacze, ośkę też pokazałem na poradnikach, także zapraszam najlepiej do całej playlisty i wszystko obejrzeć po kolei. Ośka, mam właśnie całą ośkę, sobie na bok przesunę. Odpalę i jest ośka właśnie 2x4, 4x4. Te 2x4, 2x4, 40 mi jest niepotrzebna w ogóle. Jest ośka 4x4, to jest właśnie ona. Zapalę sobie światełko, żeby lepiej było widać. To jest właśnie cała wspaniała ośka 4x4. Jeszcze bez siłownika, ale to zaraz. Teraz jak ją dodać? A no, mianowicie sobie to folder oś 4x4, oczywiście z punktem 0, tam gdzie jest zaczep ośki w traktorze, czyli w tym miejscu, że ona się tak będzie bujać, ruszać po dołach, ruchoma oś tak zwana, sobie po prostu to wycinamy, kopiujemy, czyli edycja kopiuj i w folderze tym ośka WordPress ziaro, tak ja nazywam oczywiście swoje pliki, żeby nie było sporu, już o tym tyle razy tłumaczyłem, dlaczego wszędzie WordPress ziaro, jeszcze o to. Edit past, czyli wklej. I miejsce zerowe stało się w miejscu zerowym ośki, czyli tu, gdzie jest przyłożenie do całej ramy, korpusu i tak dalej. No może ciut wyżej niż ta stara ośka, ale tak jest właśnie docelowo zrobione, żeby miało to sens, ład i tak dalej. Oczywiście nie będę na tym poradniku tłumaczył, jak zaprogramować całkiem nową ośkę, czyli model nowy złożyć do kupy ze zwrotnicami, ze wszystkim jak idzie. Nie, na tym to nie o to chodzi. Ja na tym poradniku pokażę, jak dodać ośkę z innej modyfikacji i ją zaprogramować tak, by działała nawet z modem na włączane napędy i tak dalej. Więc mam już dodano, ośka od 55 sobie zminimalizuję, czy tam wyłączę widoczność jej, po co. Ośkę to 40 mogę już usunąć i teraz mam ośkę 4x4 w tym miejscu.
Jak to się nadarza, może se cofnąć, ja nie będę tutaj 100 razy tego samego tłumaczył, no nie przesadzajmy tak. Ośka 4x4, no jest belka, wał napędowy, koło lewe, koło prawe. Dobra, z tego poziomu na razie starczy, oczywiście nie zapisujemy, nie wychodzimy, w sumie możemy zapisać. Na razie i wyjść, dobra. Teraz wchodzimy no, w Giants, tylko otwórz za pomocą notatnik. I mamy tu teksturki, musimy te teksturki wrzucić. Już nieraz tłumaczyłem, jak to się robi, więc teraz tak szybko sobie to zrobię po swojemu, tak z pamięci. Żeby nie było gadania, że coś znów źle zrobione jest. Tekstury, dobra. Już nieraz to tłumaczyłem, jak to się robi, więc nie będę teraz tłumaczył tego 100 razy. Bo oczywiście to są po 40, postawiłem to 60, więc tekstury i wszystko to się będzie zgadzać. Żaden problem, dobra. Tłumaczyłem nieraz na innych poradnikach, więc proszę tam szukać tego. Oczywiście tekstury się zmieniły na żółte, tak po 60, żeby pasowało. Przechodzimy do pliku XML 40, znaczy ten 60. Możecie się z tym pewnie pogubić, no ale cóż. Są tylko podstawki. I ma w linii CLS, czyli koła konfiguracje. Mamy ustawione sobie koła bez żadnych tam konfiguracji. Znaczy są konfiguracje tylko w 60, że 18, 16, a la balon, balony i to wszystko. Teraz dodam sobie konfigurację 4x4, czyli standardowo ściągawka, czyli wchodzę do folderu 40, oczywiście plik XML i na sam dół lecę sobie, bo tu gdzieś był ten 4x4, linijka, tak, to jest ta linijka, napęd 4x4. Właśnie tak, żeby linijka się otwierała i zamykała, czyli tak, kopiuję całość, kopiuj i wchodzę do naszej modyfikacji, lecę znowu na sam dół. I tak jak żeby mi tu linijka się zamykała i otwierała, muszę to wkleić. Czyli jak to się otwiera, to się zamyka, a tu się zamyka cała główna linijka od konfiguracji. Tak, widzimy, tu jest podkreślenie i na samym dole. Dobra, ale przecież to nie wszystko. Co dalej? Mam napęd 4x4, nazwa 4x4, cena 6000, brand oś 4x4. Zacznę od tego, że możemy to zrobić na jednym konfiguracji, czyli możemy wywalić te brandy i będzie tylko zmieniane oś, znaczy będą zmieniane koła, czyli te koła, że tam 60, 18, 16, balony, ala balony. Możemy też zrobić markę kół, czyli brand, z angielskiego marka, że możemy wybierać sobie brandy, czyli markę, czyli oś taka lub taka i koła, tak jak są w moich modyfikacjach. O co chodzi z tymi brandami? To tak, mamy tu brand o nazwie oś C355. Jego musi być w moddesk linijka w brands docelowa, czyli jak jest oś od C355, to też tu jest oś od C355. Tytuł, czyli że tytuł, jak będzie w grze, oś od C355 i image, czyli że brands, brand Ursus. Takie linijki trzeba tu powklejać. Oczywiście w brand name musi być to samo, co jest w brand name w tym miejscu. Tu w tytule możemy wpisać, co chcemy, byleby nie jakieś tam kreski, ułamki i inne pierwiastki. Bo może nam raz nie zadziałać, raz zadziałać. Kreski, w sumie to jest tytuł, może zadziałać, może nie. Są takie przypadki, własnego doświadczenia nawet wiem. A w image, tam image. Brand to jest linijka docelowa do branda, czyli brand Ursus. Ja mam folder brands i tu jest brand Ursus, czyli to co jest w sklepie, taka ikonka fajna. O, coś tego stylu. Czyli też linijki docelowe tłumaczę gdzie indziej. Modes wyłączam, to już wam powiedziałem. To samo jak mamy oś 355, a chcemy 4x4, to jest brand oś 4x4. I tam w tytule sobie ustawiamy, że to jest oś kod napęd, coś takiego. Dobra. Co dalej? Wrzuciliśmy sobie cały napęd, ale on nie będzie przecież działał jeszcze, tak? Musimy teraz sobie poustawiać wszystko do końca. Może zaczniemy od linijek docelowych, czyli jak mamy file name, czyli że to są linijki docelowe do kół. Koła 4x4. Linijka koła, czyli szuka folderu od moddesk. Moddesk szuka, to wszystko wraca do moddesku i z moddesku szukamy kół, folder koła docelowego jest koła. Jest linijka 4x4. Dobra. I w tej linijce 4x4 musi być fizyka jazdy, opon i felgi. Oczywiście każda moja modyfikacja ma wszystko opisane, tak by każdy miał po polsku wypisane.
Fizyka jazdy, opony, felgi. Jeżeli to wrzucamy sobie z innej modyfikacji, to mamy to wszystko ustawione. Jeżeli nie, musimy sobie to teraz tu samemu poustawiać. Czyli szerokość, wysokość, masa opony, jaki typ, jaka skala, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też musimy opony ustawić w pliku i3D kół, czyli w tym miejscu, która to jest linijka, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jaka deformacja. Jest tym zabawy w kupę, ale ja wam pokazuję, jak wkleić z innej modyfikacji bez zbędnych pierdół. Czyli linijka docelowa z XML. Linijka koła, to jest folder. Linijka 4x4.xml. To linijkę to znalazłem. Wchodzę w to. I teraz mam tak, opony koła. Znów od początku. Znów koła. I jest teraz folder docelowy pliku i3D, że model całej opony. No to wejdę w te koła. Pokażę wam już. Niech będzie. W koła. I teraz mam koła przód, koła tył. To są oczywiście koła przód. I tu są właśnie te całe napędy. Napęd 4x4, oczywiście też bałagan. Koła są tak ustawione, bo tak muszą być. Tylko pamiętajmy, że miejsce zerowe musi być w środku opony, a nie gdzieś tam w boku, bo wtedy opona nie będzie, widzimy, oddzielona. Oczywiście też jest felga i opona, żeby nie było problemu później. Tak, Dominik to sobie kiedyś poddzielał i tak ładnie zostało. To tak właśnie to wygląda. Ale mówię, jak klejamy z innej modyfikacji, to sobie to wszystkie linijki wrzucamy. I to samo, oczywiście, jak to tworzymy za pomocą notatnika, to mamy tekstury i znów wywala nas do głównej linijki, szuka folderu tekstury i znajduje 40 PS ziarno 2.7 i koła, felgi i tak dalej, tekstury. To też tłumaczę na innych poradnikach, nie będę tu powtarzał, to tłumaczyłem gdzie indziej. Proszę oglądać wszystko, to wszystkiego się nauczycie. Po kolei, powoli. To są linijki docelowe i tak samo jest z kołami z tyłu. Możemy też do 4.4 założyć inne, większe koła, więc sobie w tych linijkach ustawiamy inne koła i tak dalej. Dalej. Co dalej? W tych linijkach to jest wszystko. W tej linijce, czyli jak jest ten rep 1, 2, 2, 0, to w tym miejscu ustawiamy oś skrętną, czyli tam zwrotnicę całą. Przechodzimy do naszej 60 w ośkę. Oś 4x4. I teraz lewe koło całe, czyli to jest T. Ale pamiętajcie, że nigdy nie bierzemy pierwszego indeksu, bo to może mieć jakieś wartości tu pochyłe czy coś wygięte. Ja stosuję tego, że jeszcze jest druga linijka, taka, że nie ma ani transakcji, ani rotacji żadnej ustawionej. To wtedy kopiujemy i to służy nam jako skrętność. Zaraz wam resztę wytłumaczę, co jak ustawić. Tu sobie wklejamy tą linijkę. Oczywiście ona się nic nie różni, bo to jest kopiuj-wklej. Ja to wyciąłem przed poradnikiem, teraz to poradniku no, ponownie wklejam te same linijki. Tego to się nie zmienia, ale na tej zasadzie o to chodzi. A drive node to jest linijka właśnie od koła, które się kręci. No i dalej wchodzimy. Jest koło lewe, koło całe te. Zwrotnica jest koło, ale oczywiście transakcja jest ustawiona w tym miejscu, więc nie możemy tu nic wklejać. Ani czy kopiować indeksu i tam wkleić. Wchodzimy ponownie w koło i lewe. I właśnie farming wspaniały jest tak zrobiony, że jak nawet ustawimy sobie koło w miejscu zerowym, czyli jak jest, zaczyna się tutaj gdzieś i tu się kończy, tu i tu, powinno być gdzieś, indeks powinien być gdzieś w tym miejscu ustawiony. A niestety musimy dać w Giantie wyżej, o te 0.033, wyżej podnieść. Dlatego, że w farmingu później te koło się opuści do tego poziomu 0. Nie wiem, ja tego nie wymyśliłem, ale nieraz możecie się w modach dziwić, że na tylnie koło jest za bardzo wysoko założone, czyli tak nie tak, że w tym miejscu gdzieś powinno być, tylko jest gdzieś w tym miejscu założone w niektórych modyfikacjach. Właśnie dlatego, że autorzy nie zauważą tej drobnostki, że trzeba tak czy siak Giantie to podnieść, bo te koło będzie nierówno zaczepione w modyfikacji, mimo że w miejscu zerowym jest indeks ustawiony, więc i to tak każde koło trzeba podnieść. Nie w tym miejscu, nie tu, gdzie jest transakcja się ustawia w miejscu, tylko tu, gdzie jest indeks. W tym miejscu ustawiamy transakcję wyżej. Nawet już sam farming mi zaznaczył na żółto, że te linijki już się nie mogą zmienić, bo tak jest ustawione. To linijkę sobie kopiujemy. No i w tym miejscu wklejamy. Oczywiście ona nic się z tym nie zmieni, bo no już tak było i tak będzie. Tak zrobiłem. No i to samo robimy z kołem drugim, czyli po prawej stronie. Nie będę tego tłumaczył, bo to samo co z lewym, tylko no dobra, już nie bierzemy, nie było. Teraz przechodzimy koło prawe. Oczywiście nie pierwsza linijka tam, tylko
tylko ta druga. Widzimy, nawet jest na 0 ustawione. Ale skrętność, rotacja, to tą linijkę tam wklejamy sobie, Ctrl-C. W tym miejscu. Ctrl-V. Widzimy, tu sobie wklejamy i to samo z tą linijką robimy. Oczywiście nie pierwsza linijka koło, tylko linijka druga koło, prawe. Tu mi fajnie nie zaznaczył na żółto, ale też jest podniesiony to od 0.063. Ok, to mamy to dane. Koła tylnie to samo dodajemy sobie z, że tam tamten indeks ustawiamy, ale po prostu najlepiej to jest skopiować całe te linijki well z tych linijek wyżej, co tam modyfikacje standardowe koła są. Bo tu są te same koła, tylko po prostu napęd dodajemy. No dobra. Druga sprawa ważna teraz. Po wybieraniu ośki całej, czyli tego czegoś, musimy zrobić konfigurację, że ginie nam oś jaka 2x4 czy tam coś takiego. I właśnie idziemy na samą górę do 16. Jest taką linijkę jak oś 2x4. Robimy sobie tu enterek, kopiujemy te dwie rzeczy, Ctrl C, Ctrl V i tu piszemy oś 4x4. I teraz w tym miejscu, widzimy, jest indeks do ośki 2x4, 55. Bierzemy indeks ośki 4x4, kopiujemy, czyli 1, 2. Tu sobie wklejamy, Ctrl-V i oczywiście w pierwszej ośce nie może być napędu, czyli tu bierzemy false, wpisujemy. Dlaczego? W konfiguracji ku przednich oś C355 jest ustawiona domyślnie oś od 2x4, czyli 55. Indeks ośki jest ustawiony na true, czyli że jest widoczny, a indeks napędu jest niewidoczny, czyli false. A linijka 0.13.0, ona odpowiada za maglownicę w 60. Jej wyłączyłem, ale z poziomu pliku XML są one widoczne, więc możemy je zminimalizować nawet. A to jest w linijce konfigurację. Tu sobie wrzuciłem 2x4 w tym miejscu. Dobra, jak jesteśmy teraz przy tym, to musimy jeszcze dodać siłownik. Ponownie wybieramy sobie 40, wrzucamy. Teraz ośkę możemy wywalić. To samo drzwi, lewe drzwi, prawe chlapacze. Sama 40, znów konfigurację, tu gdzie to dodałem. Konfigurację 4x4 jest nasz wspaniały siłownik, oczywiście mojego autorstwa. Wytnij to i w konfiguracjach tu można to wkleić. Oczywiście siłownik musiałem sam sobie wymodelować pod wspaniałą ośkę. Musiałem, no, dobę spędziłem przy tej ośce, żeby ją na nowo tam poprawić. Tekstury, zwrotnice porobić, błotniki. Ośka, nie pamiętam chyba czyjego autorstwa jest. Chyba wiem, że do tej ośki użyłem kół od Gracjana, jak dobrze pamiętam. Ale naprawdę, przy ośce musiałem bardzo dużo rzeczy pozmieniać, poprawiać, żeby ta ośka miała sens i w ogóle klimat. Na te lata, w 19, chociaż i tak wiadomo, że piszę ulepy i tak dalej, bo fotoekstory w 19 przeżytek. Mieszało to. Przychodzimy ponownie. W tym miejscu, czyli oś na 4x4, 0.13.0 to jest maglownica. Czyli to jest to. A 0.13.1 to jest indeks do siłownika i w tym miejscu sobie wklejamy jako rzecz, która musi zginąć przy wyborze innej ośki niż 4x4. Oczywiście tu będzie false. I teraz dla ułatwienia to całe, te dwie linijki wraz z napisem oś 4x4 sobie kopiuję. Pod oś 2x4 w kolejnej konfiguracji sobie wklejam. Kolejna konfiguracja kół wklejam. Kolejna konfiguracja wklejam. A, sorry, kliknąłem Ctrl-C przypadkiem, dobra. Ctrl-C. O kur... zmieniłem... sobie... zoom zrobiłem, dobra, myślę, to sobie później to ogarnę. Oś 4x4 to było wklejone. Coś sobie duplikację czegoś zrobiłem. O, maniane, co zrobiłeś, Dominik, teraz? Bo jest trochę ciotnie. Tak, oś 4x4, oś 4x4. Oś 4x4, tu jest oś 4x4, Ctrl-V, a widzimy, się wkleiły, razy 2.
I teraz napęd 4x4 i ponownie robimy tu oś 2x4. Ale w miejscu ośki 2x4 robimy w linijkach false, czy tam, czyli że ośka od 55 z indeksem 1 i magnica ginie, a oś 4x4 zmieniamy na true, czy że ona się pojawia w sklepie, jak i w grze całej, czyli tam na farmie po kupieniu true. No dobra. No, taką logikę już by się wszystko pojawiło, zadziałałoby, jeździłoby, ale tak, rotacji żadnych tu nie ma ustawionych, czyli ośka wypracowano rotacji skrętu standardowej ośki i by nie było napędu. Co dalej? Mamy w tym miejscu, jak akurat jest sterling konfiguracja, to jest właśnie rotacja, ten skręt cały. Normalna ośka ma rotacja maksymalna 40 stopni, że w lewo czy w prawo skręcamy, no koło. Robimy sobie tu enterek, nawet możemy dwa. I przechodzimy do 40 pliku. Widzimy, tu jest 40, czyli pod ośkę standardową, zwykłą, a tu jest rotacja max 32, czyli pod napęd, czyli że jest mniejszy skręt, wiadomo, większe koła, mniejszy skręt. To linijkę sobie kopiuję i wklejam sobie do 60. Ale to nie wszystko. Dlaczego? Zobaczcie. To jest nie wszystko. Musi mieć nasza modyfikacja w pierwszej linijce Q coś takiego jak te dwa słowa. Diferencja i ta rotacja skrętu. Jeżeli to jest ośka standardowa, czyli w oryginale, bez napędu, diferencja jest ustawiona na jedynce i Ackermann Sterling też na jedynce indeks. Jeżeli napęd, a napęd jest po takiej ośce, znaczy, źle mówię, nawet konfiguracja przy ośce 55, balony ala balony 16, 18, wszędzie musi być indeks odpowiadający właśnie skrętowi, czyli 1, 1. Napędzie możemy sobie ustawić już dwójkę diferencjal i ten sterling, cały indeks, czyli ta rotacja. Dlaczego? To jest rotacja do ośki zwykłej, czyli pierwsza, pierwsza linijka, a to jest rotacja do ośki napędu, druga linijka. Teraz jeszcze napędy, żeby włączać, czyli ten cały differential, to sobie skopiujemy, Ctrl F, wyszukaj, wklej. I widzimy, jest takie coś. Indeks pierwszy. Napęd jest tylko na tylnie koło lewej i prawej. No to teraz przechodzimy do 40 naszej ściągawki, Ctrl F, przeszukamy, wklejamy i szukamy. Widzimy, teraz jest więcej, bo jest... Ośka C355 ma tylko napęd na tył, lewy i prawy koło, a ośka napęd ma przód, lewy i prawy, tył, lewy i prawy, tył, lewy i prawy. W sumie to dla mnie jest bez sensu, że jest dwa razy tył, lewy i prawy, ale tak już było w oryginalnych maszynach, tak zrobiłem, tak działa i tylko tak działa. Nie chciałbym się w sumie już za bardzo bawić z tym, tak zostało. Działa, błędów nie wywala. Może jakaś mądrzejsza osoba stwierdzi, że jest lepiej, można to wykorzystać, ale każdy robi po swojemu i najważniejsze, że działa bez błędów. No to, żeby nie było zbędnego klikania, szukania, najlepiej całą tą linijkę skopiujemy. Kopiuj i tu sobie wkleję. Past, wytłumaczę. Oś KC355, indeks pierwszy, czyli ten. Oś K z napędem, indeks drugi. Jeżeli zrobicie sobie tak, że będzie najpierw napęd jako standardowa oś, czyli najpierw będzie napęd, a później będzie oś C355, to nic się nie zmieni, pod warunkiem, że będzie w tym miejscu tak samo jak jest teraz, czyli że ośka napęd to jest indeks drugi, a ośka C355 jest indeks 1,1. Jeżeli to napęd będzie na pierwszym miejscu i będzie tu wpisana jedynka, pamiętajcie, że w tym miejscu musicie to zamienić. Rotacja napędu na pierwsze miejsce, rotacja zwykłej ośki na drugie. To samo z differentia, tym całym tym napędem. Ośka standardowa, indeks pierwszy, napęd drugi. Jeżeli napęd jest pierwszy w konfiguracji, to idzie na dół. Chyba że to zostanie tak, jak jest u mnie. No jeżeli zrobicie tak samo jak ja, czyli kopiuj wklej, wszystko na kopiuj wklej, to wam na pewno na 1000% zadziała wszystko, bez żadnego problemu. Możemy w końcu to zapisać, zapisz,
Przedleska, nasza ściągawka niepotrzebna. I teraz zostało jeszcze nam to. Co tu dalej zrobić? A mianowicie, ośka już nam zadziała, będzie wszystko skrętne, tylko nie będzie. Światło już wyłączę, bo to jest niepotrzebne mi. 60 w sumie, jeżeli ktoś płynie, to dalej będzie mu działało. Ok. Ale pamiętajcie, że możecie sobie płynie to belkę zmienić. Tu możecie wkleić belkę na większego ursa, innego napędu. Koło lewe, możecie też sobie tu pozmieniać zwrotnice, inne powkleić, tak dalej. Jeszcze błotniki. Konfiguracji teraz błotników nie będę tłumaczył, bo z tym jest dużo, bardzo dużo zabawy. Tam postawić pod wszystkie te koła i tak dalej konfiguracje. Więc błotniki zostawię sobie na żaden odcinek. Po prostu jeżeli ktoś chce, to jest. O, tyle jest mnóstwo odcinków. To jest 12 w sumie poradnik, więc jest 12 odcinków do oglądania, bez licząc tego. Na każdym odcinku coś sensownego mówię. Po obejrzeniu każdego na pewno nie jedna osoba już by umiała sama siebie dać błotniki. Tym bardziej, że jest jeden odcinek, nawet pierwszy na tym kanale, poradnik, gdzie pokazuje, jak dodać w ogóle konfigurację. Dobra, możemy 60 zapisać, oczywiście z ośką naszą wspaniałą, tak, zapisz. I jeszcze tylko tekstur dodam, otwórz za pomocą notatnik. A w sumie nawet nie muszę, bo te tekstury się dodały w sumie z automatu. Nawet nie wiem z jakiej paki, może już to robiłem minutę temu, 2-5, a nie ogarnąłem nawet. Dobra, przechodzimy do gry, tylko jeszcze zobaczę, czy nie mam tej 60 tu dodanej. Nie mam, tak żebym nie miał dwóch tych samych notyfikacji, bo wiadomo, farming wtedy przeczyta zip, a nie przeczyta folderu zwykłego i se stwierdzimy, że powiem, że wszystko ładnie działa, a się okaże, że nie działa. A trzeba błędy zawsze poprawiać. Na sam dół, 60 jest tu. Ok, czyli start i możemy grać. Błędów nie powinno żadnych być, jedynie czego nie będzie dodanego to siłownik, który będzie animację miał skrętu i maglownica przy napędzie. Dlaczego tego nie dodałem? Dlatego, że mam zamiar nagrać całkiem oddzielny odcinek, gdzie pokazuję właśnie jak dodać maglownicę ruchomą, siłownik skrętu. Ten odcineczek pojawi się wtedy, kiedy wbijecie tu 200 kciuków w górę, 2000 wśrodku to jest minimum. I pod tym odcinkiem poprzednim z poradnika tam gdzie błędy, wszystkie te pokazem jak usuwać i tak dalej, takie standardowe, podstawowe. Jeżeli tam też będzie 200 kciuków w górę, 2007, to o takim poradniku wtedy sobie pomyślimy. Soko mam w gardle i trochę niewyraźnie też mnie słychać. Mniejsza o to, wchodzimy do sklepu, małe ciągniki, szukamy naszej wspaniałej 60, a jest tu. Oczywiście sprawdzamy czy błędów nie ma, czy są jakieś. Enterek. Wywaliło nam jakieś błędy, właśnie to są te błędy, te 1302 13, nie 02, tylko 0132 i 13. To są pewnie błędy od, skaduję, że od nie zwrotnic, tylko od tego. Mieszał to, dobra, marka kół. Widzimy, ośka się pojawiła. Jest ośka zwykła. Widzimy, czyli C355 jest ośka napęd. Jak sobie wybieram koła inne, to koła się zmieniają. Widzimy, to działa, a te błędy to są po prostu błędy od tego, że siłownik nie działa, maglownica nie jest i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy dodać, to sobie wywalę, wyjdę z tego, całkiem wyłączę farminga. Zapomniałem wam dodać, pokazać jak się dodaje ruchomy kardan. Co prawda już taki poradnik jest na YouTubie u Kasztana, bo to nagrywam może z 5 lat temu, ale pokażę jeszcze raz. Wchodzimy do piku XML, oczywiście do naszej wspaniałej ściągi, czyli to jest 40 z napędem. I tu podpisałem po polsku, jak piszemy sobie, weźmy Ctrl F, piszemy sobie kardan. To już jest taka linijka właśnie z kardanem zrobiona. Już tak z automatu możemy ją skopiować, Ctrl C. Nawet możemy sobie wkleić przed kołami, za kołami, gdzie sobie chcemy. Ctrl V, chociaż nie, w sumie, czekajcie, tak. To linijkę możemy nawet sobie pod kołami wkleić, wszędzie możemy sobie wkleić, bo niektóre są linijki tak, że musimy w jakiejś linijce już zaczętej wkleić. Ale to nie. Dobra. I teraz musimy przejść do poziomu naszej modyfikacji w pliku i3D, przechodzimy i ten kardan musimy znaleźć. A kardan będzie w ośce,
Tak, będzie w ośce, czyli wejdziemy tu. Nie, to jest 60, sorry. Oś 4x4, 1,2, tak, a tu jest linijka 1,2,1,0, czyli to się nic nie zmieniło, zostało tak jak w 40. 1,2,1,0, 1,2,1,0. No i ta linijka kopiuje sobie ładnie, tak, Ctrl-C, Ctrl-V, oczywiście to się nie zmienia, no bo to jest to samo, tylko... A, usunąłem właśnie coś niepotrzebnego. Jeszcze raz. Teraz Ctrl-V. Widzimy, że to się nic nie zmienia. I co jeszcze mam chcę dodać? Że kardan będzie się zawsze kręcił tylko tam, gdzie jest czerwona rotacja, czyli w tą stronę będzie się kręcił. Jeżeli, nie wiem, będzie taka sytuacja, że na przykład, nie wiem, może dalej będzie coś takiego, o, weźmiecie tą linkę, to będzie się kręcił kardan tam, gdzie jest czerwona rotacja, czyli tak będzie się kręcił. Pamiętajcie, kardan się kręci tylko tam, gdzie jest czerwone, czyli w ten sposób, że chcemy, żeby kręcił się w tą stronę. To jest bardzo ważne. Jeżeli kupujecie mój kardan, to już jest przygotowany. Jeżeli będziecie czyś brać, to pamiętajcie, że musicie na to uważać. Nie, to będzie się wam kręcił całkiem inną stronę, albo nawet i w traktor uderzał. Taka jest gra już zrobiona. Nawet taka ciekawostka mała, że jak modelowałem ten napęd, poprawiałem później, pod to robiłem jeszcze raz konsolę do tura, widzimy, to musiałem jeszcze na to uważać, żeby tur nie dotykał siłownika, nawet przy skręcie, i udało mi się to zrobić. Tak jest silnik zrobiony domyślnie, a jak skręca, to w żadnym przypadku nie dotyka w ogóle konsoli tura. Kiedyś, jak robili modyfikacje ludzie, to robili tak na odpierdolę, że w ośkę wchodziły tury, czy inne, tak, czy inne sytuacje były. Teraz jest tak zrobione, że nie ma zamiaru nic wchodzić, nigdzie. To są właśnie odgrzewane kotlety mojego autorstwa do Farminga 19, czyli poprawki tego, co Marcelo kiedyś robił, ktoś robił niedokładnie. I tak dalej będą mówić ulepy, no po prostu staram się, żeby miało to dokładniejsze teraz modele, no ale cóż. Fototekstury i tak będą, są już w sumie za stare. Znów zmieniłem tekst, w ogóle co innego zacząłem gadać, mieszę o to. To tak wygląda właśnie dodanie kardanu ruchomego w napędzie. Teraz sobie jeszcze zobaczę tą linijkę, gdzie tam był ten błąd 1. To było chyba 0 i 13. Dobrze, nie. W ten sposób. 13, o. A no dobrze, właśnie myślałem, że to jest tu wina. Że to jest tego wina właśnie. 0.13.0, czyli to pokazuje nam coś w konfiguracjach. Konfiguracje 0.13.0.1. 0.13.0 i 1. Tu coś się powtarza. Jest tu gdzieś błąd jakiś. Już to naprawimy. To jest maglownica. I ona tak zostaje jak jest. To się chowa. Czy jest false? Tu jest to samo. Czy jest dobrze? Tu jest dobrze. Dobrze. Czekaj, to mnie denerwuje. Dobra, się będzie. I tu jest to samo. Tak szczerze to pokazuje mi, że to jest... Aha, dobra, bo ja wkleiłem tą linijkę i bym taką gafę popełnił. O to chodzi, tu. Nałożyłem takie same linijki, a tego nie powinienem zrobić nawet. Znaczy to już wkleiłem gotowca całego w 4x4, właśnie nie powinienem tego zrobić, bo powinienem wam to wytłumaczyć. Wytłumaczyłem mi się. Po prostu linijki nałożyły. Po usunięciu tego już jest wszystko ok. No tam były, no zobaczcie, no jest linijka 1,2, tak samo jak tu, że jest tu aktywna, a ta, że jest nieaktywna. No i dwie takie same linijki z tymi samymi indeksami. No i wywaliło błąd, że coś jest nie tak. Coś tam luła nie tak. Ctrl-S zapisz. Możemy tu wyjść. To też możemy zapisać. Nawet w takiej postaci, że jest maglownica wyłączona z a za to jest uruchomiony, znaczy wyświetlony siłownik, to samo jest ośka ta schowana, to co z tego, jak ustawiliśmy konfigurację tego, to i tak w sklepie normalnie pokaże. Zapisujemy, pamiętajcie, że jakieś światło, coś kamery wyłączamy. To też możemy wyłączyć i przechodzimy do gry. Tak. Dobra.
Planik to pewnie trwa już 40 minut. Już kończymy właśnie. Dobra, zaznaczamy sobie 60. Wchodzimy, odpalamy. I tak, na pewno błędów już nie ma. Ośka zwykła, jak i napęd działa, bez żadnego problemu. Błędów nie ma. Tylko po prostu magnolica przy napędzie nie działa, czyli będzie skręcała tam, gdzie koło. I to samo siłownik będzie w jednym miejscu stał. Dlaczego? Dlatego, że z tego będzie oddzielny całkiem poradnik. Żeby nie przeciągać w ogóle tego odcinka do 50 minut albo godzin, bo naprawdę przy magrolnicach przy takim czymś długo schodzi. To nie jest takie łatwe dodać jeszcze siłownik, tak, ale magrolnica w życiu. Więc tego będzie całkiem oddzielny poradniczek. Lecimy, 60 na samym końcu. Błędów czy nie ma? Oczywiście, że nie ma. Kuźwa. Coś mi się bekać chce dziś. Oczywiście błędów nie ma, no jakby inaczej. Taką sobie w takim stanie kupię, żeby nie było. Błędów nie ma. Teraz sobie ustawię z innymi kołami, czyli nawet ala balony. Kupię. Widzimy, błędów też nie ma. I teraz ustawię sobie wspaniały napęd. Oczywiście mówiłem, że konfiguracji błotników nie daje, dlatego wszystkie się nałożyły na tym samym tym. Ale widzimy, że wszystko jest wyświetlone. Kupię. Błędów nie ma. Dobra, teraz lecimy do sklepu szybko. O, właśnie, jeszcze ten z napędem, no to sobie tylko tak to do miniaturki i sobie tak ustałem przy 902, tak jak sobie gram na Audimach, ale tak jak mówię, że czekam od Karasia na te 904, bo to są, no ktoś zrobił edycję, czyli wstawił ośkę od dużego Ursusa do tego Ursusa i myśli, że jest happy, że w ogóle, daj za spokój takie dziadostwo tam, kurwa, ale miniaturka z napędem 4x4 Kasia to więcej przyciągnie zawsze widzów, więcej pieniędzy będzie dla mnie. No i o to chodzi w tym wszystkim, co nie? Dobra, odpalimy sobie 60. No i teraz zobaczmy, skręcamy sobie. Widzimy, magnolice wszystkie pracują, bo to są, no już je dodałem kiedyś i tak zostały, tak? Widzimy, że żadnych błędów nie ma. I bardzo duży jest kręt, widzimy? Bardzo duży jest kręt. A teraz przesiądę się do ala balonów. Jest to samiutko jest. Możemy oczywiście przy balonach zmienić skręt, ale to też jest dużo zabawy. Przesiadam się do napędu, odpalam. Widzimy, napęd jest cały. Przy skręcaniu widzimy, magnolica sobie po prostu wyskoczyła z orbity, jak to mówią. A dlatego, że nie dodaliśmy jej. To będzie całkiem inny z tym poradnik. Widzimy, to samo siłownik się nie rusza. Spokojnie. I teraz tak, widzimy, że już jest mniejszy skręt. Zobaczcie, jaki jest malutki skręt w napędzie, co nie? Widzimy, jak duże koło robi. Dlatego, że jest mniejsza rotacja, tak jak mówiłem. Tu wam pokażę, jak koło bardzo, bardzo, bardzo się skręciło, a tu już nie. Czyli wszystko działa i błędów żadnych nie ma. Na ten odcineczek to wszystko. Dziś właśnie wam wytłumaczyłem, jak dodać napęd, jak go skopiować z innej modyfikacji. No w sumie tak teraz wszyscy robią, kopiują linijki dalej lecą. Ja się musiałem przy tym napędzie trochę pomęczyć, bo nie było żadnych modyfikacji z konfiguracją napędów w tamtych czasach, jak wydawałem przeciągę Mafisoli, czyli pół roku temu jakoś. Nie było takich konfiguracji w Bayerów, więc musiałem sam dodać napęd, a teraz coraz więcej modyfikacji posiada napędy w konfiguracjach i no takie kopiuj w klej to jest w sumie. Na ten odcinek to wszystko, dzięki za oglądanie, zapraszam do mojego grafika, link w opisie. No to co, kciuki w górę zostawiajcie i siema, cześć!